Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Wiecie, kim jest Red Lipstick Monster, a tak naprawdę Ewa Grzelakowska-Kostoglu? To jest jakaś osobowość YouTube'owo-instagramowa i to znacząca, bo na obu tych portalach obserwują ponad 1 000 000 osób. Zazwyczaj doradza, jaki cień pod oczy użyć, jakiego błyszczyka użyć. Spoko bardzo kolor dla mnie. Bardzo spoczko. Jakiej szminki użyć, albo czym rozjaśnić włosy, albo co na przetłuszczoną cerę. No generalnie robi całkiem pożyteczne rzeczy, bo dzięki temu dziewczyny mają co oglądać i Michał Szpak ma co oglądać. Jutro jest ten dzień, że wracam do chaty i będę mógł w końcu sobie spokojnie... Czasami jednak przeprowadza wywiady i teraz drugie życie dostał wywiad przeprowadzony przez nią już jakiś czas temu z panią Ogi Ugonoch, przedstawiającą się jako antyrasistka. Aktywistka i influencerka działa bardzo mocno antyrasistowsko, edukacyjnie. To jest jej jeden z zawodów, antyrasistka. Edukatorka, aktywistka, może artystka. Ja tak do końca nie wiem, czy z niej jest taka antyrasistka, bo mnie się wydaje, że ona nienawidzi rasy białej. Nawet jakbym była biała. Więc mnie się wydaje, ale ciągle mówimy tylko o moim wrażeniu, że z niej taka trochę bardziej rasistka niż antyrasistka. Spoko. Biała kultura. Pokażcie mi białą kulturę. Obie panie rozmawiały bardzo długo, jakieś 45 minut. Jak chcecie, to na YouTubie ten wywiad sobie znajdziecie. Nie jest to jakaś głupia rozmowa. Momentami to ona jest nawet mądra. Niestety momentami. Bo jest też pełna całkowitych sprzeczności. Zaczynając od takich błahostek, jak to, że do osoby czarnoskórej nie możesz mówić tak, jak ci się wydaje, że możesz, bo to ona musi zdecydować, czy możesz, bo to chodzi o jej dobre samopoczucie i w sumie to jest spoko, ja się z tym zgadzam. Jeśli ktoś ma na imię Aleksandra, nie mów na nich Kasia. To jest tak proste. Tak. Po co zwracać się do kogoś w taki sposób, w jaki ona sobie nie życzy? Okej, naprawdę okej. Rzeczy, które były okej, nie są teraz okej, bo ewoluujemy. Okej. A potem okazuje się, że do osób białych możesz mówić jak chcesz, a jak im coś nie pasuje, że ich tak nazywasz, to znaczy, że mają coś z głową. Albo na przykład nie możesz używać słowa murzyn, bo... Jak ja widzę murzynka Bambo, on jest taką karykaturą człowieka. Murzyni wcale nie pochodzą od Maurów i to już jest nieaktualne słowo, ono już... 100 lat za murzynami. Poszło. Ono powinno zniknąć, bo nie jest to fakt. Ale z drugiej strony jak najbardziej prawidłowym słowem jest słowo Afropolak, mimo że ten Polak może nie mieć nic wspólnego z Afryką, poza tym, że obejrzał film Pożegnanie z Afryką albo coś takiego. Ci ludzie, którzy teraz mieszkają w Polsce, nie wywodzą się z Maurów, więc nawet słowo murzyn to po prostu nie jest słowo, które określa tą grupę społeczną. Ale możesz mówić słowo Afropolak, mimo że ten Polak mógł nawet nigdy nie być w Afryce. Jego tata mógł nie być w Afryce. Nawet jego dziadek mógł nie być w Afryce. Po prostu ma trochę ciemniejszą skórę. Tylko i wyłącznie ja mam prawo powiedzieć, czy to słowo jest okej, czy nie. Ale to są wszystko sprawy poboczne. To jest nieważne. To nie ma najmniejszego znaczenia. To nie podzieli Polaków. Podzielić może co innego. Fryzury. Okazało się, ja do dzisiaj nie wiedziałem, okazało się, że fryzury mogą być rasistowskie, a nawet jeśli nie rasistowskie, to w najlepszym razie problematyczne. Włosy czarnoskórych ludzi, afro jest czymś, jest w ogóle takim tematem mocnego takiego uciśnienia, patrząc historycznie. Są fryzury, które naturalnie noszą jakieś tam osoby w jakimś tam społeczeństwie. Jeśli macie córkę, w sumie syn też może być. Jeśli macie dziecko, które zamarzyło sobie mieć warkoczyki albo nie daj Boże dredy i prosi was, zróbcie mi warkoczyki albo wykupcie mi usługę taką, żeby ktoś mi zrobił warkoczyki, nie róbcie tego. Nie róbcie tego, ponieważ jest to kradzież kulturowa. Bardzo często
zawłaszczamy tą kulturę, a potem mamy z tego zysk. Chcesz nosić te warkoczyki? Ja nie mam niczego tutaj do powiedzenia. Nie uważam, że mogę naprawdę sprawić, że każdy przestanie robić różne rzeczy. Ale jeśli to jest część twojego wizerunku, z którego ty zarabiasz, upewnij się, że wspierasz takie osoby jak ja. Najlepiej to tak podpierdolić komuś fryzurę, po prostu wziąć sobie bez pytania i nic z tym nie zrobić. To jest zwykłe chamstwo. Oczywiście możecie mieć warkoczyki, żeby nie było, że nie możecie w ogóle. Możecie, ale powinniście za nie zapłacić. Ja żyłam połowę mojego życia, żeby zaplatać białym ludziom dredy i warkoczyki. No czym cię pojebało? Wtedy w ogóle nie było takiej dyskusji. Naturalne pytanie, teraz jakie się nasuwa? Komu? Otóż pani Ogi Ugonoch szybko wraca z odpowiedzią jej. Znaczy, nie powiedziała konkretnie, że wyłącznie jej, ale że na przykład jej jest okej. Że komuś takiemu jak ona. Więc żeby wam się nie pomyliło i żebyście nie zapłacili niewłaściwej osobie, bo to by było bez sensu, to najlepiej zapłacić właśnie pani Ugonoch. Upewnij się, że i tak ta społeczność, to społeczeństwo dostaje coś, ma jakiś zysk z tego, kim jesteś. Chcesz sobie zrobić te warkoczyki? Idź do ciemnoskórej braiderki. Upewnij się, że ciemnoskóre osoby i tak dostają te pieniądze. Pamiętajcie, jeśli chcecie mieć warkoczyki albo dredy, przelejcie jej trochę grosza. Nie wiem dokładnie ile, bo cennika nie podała. No ale myślę, że ze stówka będzie ok. Za to kulturowe podpierdolenie fryzury. Upewnij się, że osoby ciemnoskóre mają przestrzeń na to, żeby po prostu być. Warkoczyki i dredy należą do kultury afrykańskiej, o czym ja sam nie wiedziałem, bo jestem głupi. Messiego chcę tu kurwa udawać! Wy też mogliście tego nie wiedzieć, mogło wam to umknąć. Więc teraz czas spłaty długów, nawet wstecz. Jak mieliście kiedyś taką fryzurę, to nie może być tak, że wtedy nie wiedzieliście. Już wiecie, trzeba zapłacić, więc odnajdźcie panią Ugonoch i przelejcie jej hajs. Albo w innym wariancie, komuś innemu z Afryki dajcie pieniądze. Więc okej, dla kogoś to mogą po prostu być fajne włosy i to jest fajna fryzura, ale upewnij się, że wtedy jesteś antyrasistą. Generalnie to jest tak, jakbyście szli deptakiem w łebie, jakimś nadborskim, albo gdziekolwiek, w Międzyzdrojach, idziecie deptakiem w Międzyzdrojach, idziecie z dzieckiem i on mówi, tato, tato, ja bym chciała takie warkoczyki, żeby tu pani zaplata, a ty patrzysz, a to zaplata jakaś blondyna ze Stargardu, to mówisz wtedy do dziecka, nie. Nie, będziesz miała warkoczyki, jak znajdziemy panią czarnoskórą, która będzie je zaplatać, bo tylko ona ma do tego prawo. Chcesz sobie zrobić te warkoczyki? Idź do ciemnoskórej braiderki. To można oszaleć. Wyciszam to, poczekaj. I to jest sytuacja win-win. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie ma żadnej pani czarnoskórej na tym deptaku, więc dziecko nie będzie miało tych kołtunów, które trzeba potem rozplątywać. Nie będzie się męczyć, żeby to rozczesać i jeszcze będziecie mieć pieniądze. Nie będzie żadnych warkoczyków dla dziecka. Ono i tak zaraz zapomni, że je chciało. Więc to jest naprawdę świetne wyjście. To brzmi tak banalnie, ale taka jest prawda. No i spoko. Czarnoskórzy mają swoją kulturę, nie można jej kraść. Ja to akceptuję. A jaką kulturę mają biali? No i tu pani Ugonoch wraca z odpowiedzią, żeby nie było, że my sobie coś wymyślimy i my ich oharaczujemy. Otóż pani Ugonoch wróciła z odpowiedzią, co łączy białych ludzi? Jedna jedyna rzecz, jaka łączy ludzi. Znaczy dwie rzeczy. Rasizm i kolonializm. Niewolnictwo i kolonializm przez niewolnictwo. Niewolnictwo i rasizm. Kolonializm. To jest biała kultura. Wszystko, co biali ludzie osiągnęli w życiu, wszystko, co ich interesuje i wszystko, co ich łączy i spaja, to jest rasizm i kolonializm. Niewolnictwo. Nadają się jedynie do prześladowania czarnoskórych i do znęcania się nad nimi. To jest to, co cywilizacja białego człowieka osiągnęła i poza tym już nic. Bo my mamy tak zakorzeniony ten rasizm, że my to robimy w ogóle bez najmniejszego namysłu. Tak. Chuj z tą całą kulturą białasów. Ze sztuką, z filmem, z literaturą. Z czym jeszcze? Z tańcem, z operą, chuj z demokracją, z architekturą, z filozofią. To wszystko się nie liczy. Biały człowiek umie się tylko znęcać nad czarnym. Więcej nic już nie umie.
I mówi to pani Ogi Ugonoch w studiu telewizyjnym, uszminkowana, szminką wynalezioną przez białego człowieka na potrzeby białych kobiet niegdyś, mówiąca do kamery wymyślonej przez białego człowieka, początkowo na potrzeby białych ludzi. I przyjechała tam samochodem, nie będę już mówił, kto ten samochód wymyślił i skonstruował, żeby nie było, że wiecie, jestem jakiś niefajny i rasistowski. Czekoladka. Czekoladka nie jest okej, to jest seksualizacja, czy czekoladowy mężczyzna. Więc to jest w porządku, że ona uszminkowana, że ona do tej kamery, że ona tym samochodem. To jest wszystko w porządku. Problem się pojawia wtedy, jak zrobisz sobie jebane dredy na głowie. Wtedy dopiero jest to kulturowa kradzież. Coraz częściej białe osoby wyglądają jak ciemnoskóre osoby, nie oddając jakiegokolwiek hołdu, jakiegokolwiek szacunku. Nie chodzi mi absolutnie o to, że biały człowiek jest czymkolwiek lepszy od czarnego, bo zaraz ktoś mi będzie to wmawiał, a to bzdura, nie chodzi mi zupełnie o to. Chodzi mi o po prostu konsekwencje. Pani Ugonoch mówi, że dredy i warkoczyki na białej głowie to kradzież kulturowa, ale jednocześnie mówi, że jak to jest, że w Seksie w Wielkim Mieście wszystkie te babki, główne bohaterki były białe i żadna nie była czarna. Jak to jest, że w Jamesie Bondzie prawie wszystkie dziewczyny były białe, tylko jedna Halle Berry była czarna. Wiem, że Halle Berry była Bond Girl, ale chodzi mi o to, że nie ma tego dużo. To, nie było, to dopiero wtedy zaczynało wchodzić w taki mainstream. Czyli jak biały się wpierdala w kulturę czarnego człowieka, to jest źle. Ale jak czarny się wpierdala w filmy białego człowieka, to jest bardzo dobrze, tylko trzeba jeszcze więcej. Rasizm bierze się z białej supremacji. Jak biały zaplecie dredy, to jest bardzo źle. Ale jak siostra pani Ogi Ugonoch w programie Top Model prostownicą wyprostuje włosy, żeby mieć takie jak kobiety z Europy, to jest bardzo dobrze. Kolory skóry nie zmienię. Jak to jest z tym zapożyczaniem od białych? O, zapożyczaniem od białych. Okej, okay, spoko. Mało tego, tam mamy nawet fragment o biustonoszach, które są produkowane w niewłaściwych dla czarnoskórych kobiet kolorach. I że powinny być w innych kolorach. Jeśli chcesz sobie kupić stanik, który wygląda tak jak twoja skóra, do jakiejś ładnej sukienki. Do niedawna? Nigdzie. No sorry, jak ci nie pasuje czarny, biały, czerwony, zielony i niebieski biustonosz, bo kurwa każdy da się dzisiaj kupić, to ja nie wiem, jaki mają wyprodukować dla ciebie biustonosz, żebyś była zadowolona. Czekoladka. No jaki? Jak powiem, że... Nie, nawet nie powiem jaki. Po prostu masz całą gamę kolorów. Idziesz do sklepu i one są. Jak ci nie pasują do twojej karnacji, ani czarny, ani biały, ani czerwony, ani zielony, ani niebieski, to mam wrażenie, że tu coś nie pasuje. Nie tu, tu coś nie pasuje. Uważam, że zastanowienie się naprawdę czyni cuda. Zastanowienie się czyni cuda. No, chyba jesteś bardzo dobra w puenty. Ale w tym momencie mam ciekawostkę. Otóż biustonosze zostały wymyślone w Europie. Przez, jakkolwiek to zabrzmi, białych ludzi. Na potrzeby mody i wygody białych wówczas kobiet. Ale taka jest prawda. Więc można nie podkradać tego kulturowego, odzieżowego wynalazku i chodzić na golasa. I co? Można. Zamiast narzekać, że kolor biustonosza jest niewłaściwy. Jeszcze hip-hopowcom się oberwało, że są za mało antyrasistowscy. W ogóle ten wywiad się zaczyna od ciekawego stwierdzenia, bo ta pani Red Lipstick Monster, ona mówi, że ona się dopiero zorientowała, bo ona nie wiedziała. Ona nie wiedziała, że niebycie rasistą to jest za mało. Niebycie rasistą to za mało. Trzeba być aktywnym antyrasistą. To nie o to chodzi, że ja sobie stanę i sobie powiem, no ja nie jestem rasistką. To jest mniej więcej tak, jakby powiedziała, chodzenie po ulicy i niebicie ludzi obcych to za mało. Trzeba jeszcze zrobić bojówki, które będą chodzić po tych ulicach i biły tych,
którzy chcą pobić innych. Wtedy jest okej. Okay. Bycie nierasistą to za mało. Trzeba być antyrasistą. No okej. Okay. No w każdym razie hip-hopowcy są za mało antyrasistowscy, ponieważ ich muzyka jest muzyką czarną i oni powinni oddawać hołd czarnym muzykom i ich wspierać. Pomimo tego, że rap wywodzi się z czarnej kultury, nigdy nie widziałam rapera, który by mówił o rasizmie. I w ogóle są muzycy, którzy się upodobniają wizualnie ruchami, charakteryzacją do czarnych muzyków i że to jest podkradanie czyjejś kultury. Ja nie wiem, czy ja kojarzę takich, co się tak upodobniają. W drugą stronę kojarzę. Był taki jeden, Michael Jackson. O. Był czarny, a się upodobnił do białego. Ale nie wiem, czy to się wpisuje w całą tą dyskusję. Ogi ma niezły odlot. Opatentowałaby nawet gestykulację. Uważa, że pewien sposób gestykulacji, gdy robią to biali aktorzy, jest złodziejstwem, bo to gestykulacja przynależy do czarnych osób. Teraz każdy tak naprawdę wygląda tak samo. Każdy chce być jak znany artysta ze Stanów. Ale wiecie, jak ta sama pani Ogi Ugonoch wystąpiła w telewizji śniadaniowej, to wiecie, co założyła na siebie? Nie będę was trzymał dłużej w niepewności, zaraz to zobaczycie. Tak, założyła koszulkę z napisem Rolling Stones, oczywiście, że tak. Podpierdliła nam biały zespół, grający dla białej głównie publiczności, wywodzący się z białego głównie kraju i uznała, że to nie jest żadne zapożyczenie kulturowe. To już można, jakby Rolling Stones zapletli warkoczyki, to przejebane wtedy. To by musieli płacić pani Ogi Ugonoch albo komuś takiemu jak ona. Ale jak ona zakłada koszulkę The Rolling Stones, to ona nie musi. Ona nie musi. A nie mogłaś na przykład założyć koszulki z Tupakiem albo z Jackson 5 czy coś takiego? Byłoby to bardziej spoko moim zdaniem. A tak pokazuje, że biała muzyka jest górą nad czarną muzyką. Nie wstyd ci, rasistko? Mądrości pani Ugonoch można szybko sprowadzić do absurdu. Na przykład, dlaczego czarni grają w koszykówkę? Przecież to biały człowiek wymyślił koszykówkę, a czarni nam podpierdolili koszykówkę, nam białym. Nie to, że ona powiedziała, że można mówić czarny, tak mi się wydaje w tym filmie. Nie chcę tutaj zaczynać dyskusji, jak można. W każdym razie jest to dzisiaj sport zdominowany przez czarnoskórych zawodników, a przecież wymyślił go biały człowiek. Tak robiłem. Potem mi przeszło. I co? Możemy tak sobie na to pozwalać? W ogóle cały zawodowy sport tak naprawdę to wynalazek białego człowieka, masowy sport. Niech ona pojedzie do Etiopii i powie im, żeby się przestali wpierdalać w te biegi długodystansowe, bo to jest po prostu domena Greków. Niech przestaną biegać. Można iść na taki deal, bo ona może im powiedzieć w tej Etiopii, słuchajcie, umówiłam deal w Europie, oni nie będą już zaplatać warkoczyków, a wy nie będziecie biegać. Idziecie w to? Ciekawe, jakby się skończyła taka dyskusja. Oczywiście ja zaraz wyjdę na prostaka, na rasistę, na obrzydliwą postać. Ze mną jest coś nie tak. Podczas gdy ja właśnie uważam, że my wszyscy możemy żyć w zgodzie na tym świecie i przestać gadać o kolorze skóry, tylko mówić o tym, kto jakim jest człowiekiem. Naprawdę tak uważam. Nie jestem rasistą, tylko to, co mówi pani Ugonoch, jest moim zdaniem właśnie rasistowskie. To jest najgorsze, co mogą zrobić tacy aktywiści jak ona. Roszczeniowość, totalna roszczeniowość oderwana od rzeczywistości. Roszczenia z dupy po prostu, które wzbudzają tylko śmiech, litość, a czasami nerwy. I czasami zdarzy się tak, że ktoś, kto naprawdę nie ma nic przeciwko czarnoskórym osobom, obejrzy taki film z panią Ogi Ugonoch i powie, no kurwa, nie zdzierżę tego. No nie zdzierżę tego jej pierdolenia, po prostu chyba zostanę rasistą. To jest jakaś naturalna konsekwencja tak bzdurnych wywiadów. Jesteśmy na jednej planecie, żyjemy na jednym świecie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Po co te bariery? Po co te wymysły? Że koraliki należą tam do kogoś, warkoczyki do kogoś, coś tam do kogoś. Kobieto, daj spokój. Ja rozumiem, dlaczego ty to robisz. Bo ty jesteś antyrasistką.
W związku z czym ty musisz mieć pracę. Znaczy, ty nie możesz usiąść jednego dnia na kanapie i powiedzieć, no nie ma to sensu, no nie ma rasizmu tutaj w tej Polsce, co ja będę robić dalej w życiu. To by było bez sensu. Miałabyś problem zawodowy. To jest tak, jakbyś, wiesz, no... Na przykład... Całe życie poświęciła gadaniu o, nie wiem, chronimy dinozaury, nie? I ludzie by ci mówili, ty, nie ma dinozaurów, co ty chcesz chronić, kobieto? Nie ma dinozaurów. I to by było przykre, nie? Jakbyś się kształciła całe życie na, to, na osobę, która będzie chronić dinozaury, a ich nie ma. No. Ale trochę tak cię postrzegam. Jako osobę, która sama stwarza problemy, które potem doradza, jak można rozwiązać. Nikt do tej pory nie wiedział, że zaplecione na jebanym deptaku nad morzem warkoczyki mogą oznaczać rasizm. Nikt tego nie wiedział, że to jest kradzież kulturowa. Tylko ty przyszłaś i powiedziałaś. I chcesz za to pieniądze. Jesteś niestety osobą, która tworzy społeczne podziały. Udajesz, że je zasypujesz, udajesz, że naprawiasz świat. Tak naprawdę go nie naprawiasz. Tak naprawdę tworzysz podziały i sprawiasz, że ludzie zaczynają się kłócić. Zobacz, na przykład ja kłócę się z tobą. Normalnie bym się z tobą nie kłócił, jakbyś nie udzielała głupich wywiadów. A tak, musiałem się z tobą pokłócić. I patrząc po reakcjach w internecie, obawiam się, że nie tylko ja. Nie chcę powiedzieć, że rasizm na świecie w ogóle nie występuje, ale gdy się go przejaskrawia, gdy się robi z niego żart, bo ty zrobiłeś z niego żart, niechcący, tak nie uważasz, ale to był żart, no, ludzie się śmieją z ciebie. Gdy robi się takie rzeczy, gdy się w ten sposób manipuluje, gdy się doprowadza do tak kuriozalnych porównań, to niestety efekt jest taki, jaki jest. Efekt mianowicie jest taki, że jesteś siewcą rasizmu. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, ale jesteś. Ileś tam osób się oburzyło, zrobiłaś z Polski kraj kolonialny, kraj, który żerował na biednej Afryce. A przecież mam nadzieję, że wiesz, że to nieprawda. Znaczy nie wiem, czy mam nadzieję, że wiesz. Może lepiej, jakbyś tego nie wiedziała, bo to by oznaczało, jak wiesz, to by oznaczało, że poszłaś na maksa już w manipulacje i kłamstwa, byle tylko obronić jakąś debilną tezę. Na koniec wywiadu mamy nawet rozkminę o szamponach. Mianowicie pani Ogi jest przeciwko sformułowaniu szampon do włosów normalnych. Na butelkach od szamponu jest napisane do włosów normalnych. W ogóle o tym nie pomyślałam, jak to powiedziałeś tak. Czym są włosy normalne? Pyta pani Ogił Gonoch, sugerując, że stwierdzenie, że włosy są normalne, stygmatyzuje inne rodzaje włosów, które są nienormalne. Otóż włosy normalne, droga pani, to są włosy, których stan jest w normie. Ani się nie przetłuszczają, ani nie są za suche. Czyli są w normie. Mieszczą się w jakichś normach. Nadążasz? Mieszczą się w normach. To jest mniej więcej tak, jakby na drzwiach biblioteki umieścić informację. Od poniedziałku biblioteka wraca do normalnych godzin urzędowania. To nie znaczy, że jak czytasz książkę o 23, to jesteś popierdolona. Nie, to nie znaczy. To znaczy tylko tyle, że wcześniej ta biblioteka pracowała załóżmy między 8 a 16 i znowu będzie pracować między 8 a 16, bo jest to jakaś bibliotekarska norma. A jakby pracowała między 2 w nocy a 8 rano, to nie byłoby to normalne. Byłoby to wbrew normie bibliotekarskiej. Co nie znaczy, że osoby, które w nocy czytają książki są gorsze i że książki same w sobie są gorsze i biblioteki są gorsze i pracownicy bibliotek są gorsi. Nie. Po prostu odbiegałoby to od normy. I to samo jest z włosami. Nie wiem, czy mi się udało to wytłumaczyć. Pewnie jak zwykle nie. I nie bójcie się mylić. Nie bójcie się pomylić, bo ja widzę, jak bardzo dużo ludzi nie podejmuje takich dyskusji, takich jak ta, bo jeszcze się pomylą. Rywalizacja w konkursie, co oni pierdolą w tym tygodniu, jest naprawdę bardzo zacięta i pani Ogił Gonoch wcale nie musi jej wygrać. Otóż mamy jeszcze dwóch mocnych kandydatów. Jednym z nich jest pan Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dzień dobry, moi drodzy. Ja jestem punktualnie. Nie wiem jak wy.
Chodzi o dyskusję, która się wytworzyła pod wpisem pana Sutryka w internecie. On tam pokazał, że jedzie na kampus Polska z kierowcą i ogląda serial. Ludzie mu zarzucili, że podróżuje nieekologicznie. Rzeczy, że nie rowerem, albo nie na piechotę tam idzie, no nieważne. No i tam ktoś mu napisał, mianowicie pan Jerzy. A ja, panie prezydencie, nieumyty 22 dzień przez opiekuna z mopsu. Jak długo jeszcze, panie prezydencie? Zapytał pan Jerzy. I pan Sutryk mu odpowiedział. To proponuję, panie Jerzy, mniej internetu, a więcej mycia. Serdeczności posyłam. Prezydent Wrocławia tak odpisał. I powiem szczerze, do tego momentu mu trochę współczułem. To znaczy, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie odpowiedział komuś głupio w internecie. Spontanicznie. Nie przemyślał. Po prostu napisał, wcisnął enter. No, zrobiłem to milion razy. Milion razy to zrobiłem. Że coś napisałem, potem myślę, po co? A potem, ach, poszło. W każdym razie, no tak było pewnie u niego. Napisał, potem, a może ten Jerzy, napisał, stało się, do tego momentu jeszcze w stanie byłem wszystko jak najbardziej zrozumieć. No ale potem się okazało, że ten pan Jerzy jest bardzo ciężko chory, na zanik mięśni. No już można było to wywnioskować z tego jego wpisu, że 22 dni go nikt nie umył. No wiadomo, że jak ktoś jest zdrowy, to sam idzie się umyć. No więc można było rozkminić, że tam jest pewien problem. Ale pan Sutryk nie rozkminił. No i rzucili się na niego. Gdzie tu... Bardzo chory człowiek, a pan Sutryk go wyśmiewa, że mniej internetu, a więcej mydła i tak dalej. No, powiedzmy sobie szczerze, nie najszczęśliwsza liposta. No i pan Sutryk postanowił przeprosić. Pan Jerzy mu napisał, że nie otrzymuje żadnej opieki, że od 22 dni nikt mu dupy nie umył. Na co pan Sutryk odpowiedział, umył. Sprawa rozwiązana. W ogóle najlepszy jest początek. Jeśli zostałem źle zrozumiany... Ale jak źle zrozumiany? Jak miałeś zostać inaczej zrozumiany? No wytłumacz, na czym to polega, to złe zrozumienie. Napisałeś, żeby gość nie siedział w internecie, tylko poszedł się umyć. I teraz, jeśli zostałem źle zrozumiany, to jak miałeś, zostać zrozumiany, żeby to było zgodne z twoją intencją? Bo nie rozumiem tego. Wszystko jest fajnie, jesteś uśmiechnięty. Na Facebooku pokazujesz różne fajne sytuacje. W środku ciśnienie jest. Ale w środku jest ciśnienie cały czas, różne trudne sprawy. W każdym razie pan Jerzy oświadczył, że jest w złych rękach, na co pan prezydent Wrocławia napisał, że wcale nie, bo w dobrych i może został źle zrozumiany. No i spoko. Znaczy, ja też nie jestem dobry w przeprosinach. Pół roku przepraszałem Weronikę Rosati i w końcu mi się nie udało, więc nie będę tutaj alfy i omegi zgrywał. Natomiast, panie prezydencie, coś tu poszło nie tak. Z tym podróżowaniem to nie ma co się Sutryka czepiać. Weźmy takiego księcia Harego. Nie wiem, czy kojarzycie, kto to jest książę Harry. To jest kolos tej rodziny, która przebiera się tam za króla, królową, księżniczkę, pazia, giermka i tak dalej, zamiast normalnie iść do pracy. I wmawia tym wszystkim Anglikom, że to w ich imieniu, że oni będą w ich imieniu bawić się w króla i królową, w dwór i chodzić na rauty, żeby reszta Anglików nie musiała, bo nie ma na to czasu, bo musi chodzić do pracy. Anglikom jest łatwo wszystko wmówić, oni mają kraniki oddzielne z wrzątkiem i zimną wodą, więc jak im wmówiono taką bzdurę, to wiadomo, że można im wmówić także to, że jak jakiś kolo będzie się przebierał za króla w XXI wieku, to jest w sumie spoko. No i książę Harry, chociaż on się tak troszeczkę wypisuje z tej rodzinki, ale nie na tyle, żeby być biednym, pojechał na zgromadzenie ogólne ONZ, gdzie wygłosił przemówienie i powiedział, że zmiany klimatyczne sieją spustoszenie na naszej planecie, a najbardziej cierpią najbardziej bezbronni. Ale on chyba lubi, jak ci bezbronni cierpią, bo postanowił im dojechać podwójnie. Mianowicie chwilę po tym przemówieniu wsiadł w jetta i poleciał na turniej polo prywatnym samolotem. To było pierwsze dojebanie, a potem było drugie dojebanie, bo oddzielnie Range Roverem wysłał sprzęt do tej gry w polo, czyli kij. I to było to drugie dojebanie. No więc podwójnie zaorał bidoków, żeby się tam zesrali z tego gorąca, a on sobie będzie latał samolotem, a jego kij w klimatyzowanym Range Roverze będzie przemierzał szosy. Oczywiście, gdybym miał jetta, też bym sobie nim latał, ale jako, że nie mam jetta, to mogę razem z wami udawać oburzonego, Harry, jak możesz. To straszne. A trzeci kandydat w konkursie, co oni ale być może najmocniejszy, jest też chyba najbardziej znany. Na pewno najbardziej znany. Mianowicie jest to
papież Franciszek. Papież Franciszek jeszcze niedawno, bo w kwietniu, oznajmił, że wszyscy jesteśmy winni wojny na Ukrainie. I ja tak się zastanawiałem, że Adam, ja tylko piłeczkę oglądam w telewizji, siedzę sobie, piwko piję, oglądam piłeczkę i nagle zmieniam kanał na wiadomości, a papież mi mówi, że jestem winny wojny na Ukrainie. Trochę mną to wstrząsnęło. Potem popatrzyłem na 5-letniego syna i mówię, ty, co ty zrobiłeś, człowieku? I do teraz nie chce mi powiedzieć, co on zrobił. No ale papież powiedział, że mój 5-letni syn jest winny wojny na Ukrainie. Wszyscy jesteście winni. Oglądacie teraz to? A gdyby nie wy, nie byłoby wojny na Ukrainie. Tak papież powiedział. Będzie się smażyć w piekle. Oj, to jest właśnie dokładnie to. To jesteś cały ty. Bo komuś się bardziej udało, to już trzeba mu zazdrościć, tak? Już trzeba mu źle życzyć. Chłopie, on zagazował 6 milionów ludzi. On? Tak? On sam? Tak mi się wydaje, że piekło jest dla tych, którzy rozpętują wojny. Więc będzie się smażyć wszyscy w piekle. Razem ze mną i tak dalej. Więc spoko będzie. Ale będziecie się smażyć, bo jesteście wszyscy winni. I potem się okazało, teraz właśnie, że jest jedna osoba niewinna. Jest jedna osoba niewinna, która nie ma nic wspólnego z wojną na Ukrainie. Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu w Moskwie. Niewinni płacą za wojnę. Niewinni. Tą niewinną osobą jest Daria Dugin, córka kumpla Putina, która publicznie namawiała do działań wojennych i szczuła przeciwko Ukraińcom i Polakom. Ale ona jest niewinna. My jesteśmy winni, ona jest niewinna. Wszyscy winni, jedna osoba niewinna, Daria Dugin, co akurat wyleciała w powietrze. Ciężkie to czasy dla katolików. Powiem szczerze, takie ciężkie, że z oburzenia ze słów papieża postanowiłem na koniec opowiedzieć całkowicie obrzydliwy, niestosowny, wręcz chamski, ale jakże prawdziwy dowcip. Mianowicie, wiecie, co się dzieje na wsi, jak złapią pedofila? Odwołują wieczorną mszę. A tak w ogóle to chciałem was zachęcić do kupna kwartalnika, bo już tylko kilka dni można kupować drugi numer kwartalnika. Do 9 września są zapisy, a tam będzie wielki, bo prawie dwugodzinny wywiad z Robertem Lewandowskim. W ogóle pierwsza część tego kwartalnika to jest segment o Barcelonie, gdzie piszą najbardziej znani sportowi autorzy na świecie. Jimmy Burns i Jonathan Wilson napisali swoje teksty o Barcelonie, ale jest tam ich jeszcze trochę więcej. A oprócz tego jest 240 stron zupełnie innej tematyki. Jak ktoś nienawidzi Barcelonę, to pierwsze 60 wyrywa i zostaje mu ciągle 240 stron znakomitego czytania o sporcie. Na moim Twitterze będę wrzucał codziennie, czego tam mniej więcej można się spodziewać, ale łatwiej byłoby napisać, czego się można nie spodziewać. Robert Lewandowski będzie w tym wydaniu i będzie to wywiad bardzo, bardzo interesujący. Zapraszam na kiosk.kanałsportowy.pl. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.